bywa. Kurde, jestem pod słońcem. A teraz to zauważyłam. Szerzej! Dobrze. To jest dla niego bardzo trudne. To jest duży koń. Ale fajnie się porusza w nutko. Chyba mi się ręka trzęsie. A on chodził całą zimę klasycznie. Nie był zrobiony na zahaczył. Ja go robiłam z koczka, on był przeznaczony do sprzedaży. Ja go robiłam z koczka. Skokowego konia jest łatwiej sprzedać niż od nowego, zwłaszcza takiej miary i z takim powodzeniem. W międzyczasie kupiła kobieta, która u nas stajnie jeździ. On jest w tej chwili już sprzedany. Nie jest. Dlaczego trzymałeś? Są u nas swoi. Właścicielka nie ma nic naprzeciwko temu. A dziwne. Dobra. Uciekł mi. Do zobaczenia następnym razem. Jedzie Wolta? Dobrze jedzie, dobrze jedzie. Dobrze jedzie. Cześć Robert. To jest zagadałam. Pa, pa. Wyszedł? Nie, przeszedł do wstępa. No i dobrze, bo on tego lepiej nie zrobi. Na przez aparat wygląda dobrze. Dobrze. Ale ja punktów nie liczę. Ktoś liczy punkty? Nie. Bo szczerze mówiąc, to ja nic nie widzę. Oj, uciekł mi. Kłus! Nie tak bezczelnie. Czemu? Tomek w ogóle w zeszłym roku cały sezon mylił schematy. Dobra, dwie wolty. Tutaj we Wrocławiu na mostek se pod Włod wjechał. Po prostu był urodzaj na mylenie schematy. Dobrze. Będzie dobrze. Ale dobrze jest, no dobrze idzie. Po co to mówiłaś? No i nie mów hop. Gole, źle idziesz. Popraw się. Tata się nagra. Do przodu, do przodu! Do przodu! Ups, po co kop? No bo tu Maćko, on się cofa. On ucieka do tyłu. Aha, spoko. Jeszcze! Okej. Okay. Jestem nie z tej strony. Znaczy tam bym miała jeszcze pewnie podsłonę, ale żeby podpowiadać. Powinien mieć pięciu ludzi. Tu, tam. Robi bramkę tyłem. Dobrze. Cudowna zmiana konia. No. Tyłem robi? Zrób tyłem. Tylko chyba mu głowy nie wiesz. Ja robiłam tyłem oboma. Bo tu pasuje bramka tyłem.
była do wyboru przodem albo tyłem. Jest!